W tym filmie zobaczymy, jak zaprogramować prostą obróbkę za pomocą TPA CAD, korzystając z podprogramu parametrycznego. Najpierw otwórz podprogram parametryczny i ustaw dwie zmienne publiczne. Teraz przewin działania. Jak widać, współrzędne wykorzystują regułę symetrii na wymiarach elementu. A obecność środkowych otworów jest uwarunkowana wartością długości elementu. Teraz utwórz program. Wczytaj zapisany wcześniej podprogram. Przypisz mu dwie zmienne publiczne. Po zmianie długości elementu dodane zostaną cztery środkowe otwory. Zmień jedną ze zmiennych podprogramu. Możemy sprawdzić rozwój podprogramu. Zamknij obecny projekt i utwórz nową obróbkę. Dodaj wybrany podprogram. Przypisz jej nazwę i opis. Wybierz grupę, do której należy dodać tę obróbkę. Sprawdź zmienne podprogramu i spójrz na rezultat. Zapisz i zamknij okno. Stwórzmy nowy program. Otwórz widok górnej powierzchni. Wyszukaj zapisaną obróbkę w grupie wiercenia otworów. Wstaw wybraną obróbkę i zmień jej ustawienia. Na koniec zmień długość elementu. Cztery centralne otwory zostaną dodane do programu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, zapoznania się z ofertą maszyn ATM Solutions oraz kontaktu z naszymi przedstawicielami.